Siemka, z tej strony Prasout i witamy was w kolejnym odcinku z Dying Light The Following, ze mną jest oczywiście Marcel. Siema. I jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy misję pod tytułem, niestety muszę znowu powiedzieć tą bardzo kreatywną nazwę, Łubudubu Bum Bum Gruch. I teraz zaczynamy kolejnego questa z Tolgą i Fatinem, znowu mają jakieś problemy. Tak jak widzicie właśnie w opisie pisze Tolga i Fatin zniknęli na trochę po naszym ostatnim spotkaniu, ale teraz znowu się pojawili i oczywiście wpadli w tarapaty po raz kolejny. No i po tym napadzie stulecia będziemy mieli jeszcze jakąś misję z Tolgą i Fatinem i po tej misji będziemy mogli już właśnie zdobywać sobie, znaczy otwierać sobie tajemnicze pudełka, które będą w niezbadanych miejscach. Chwila, gdzie mam auto? Matko kochana, jeśli ktoś chce coś ode mnie kupić, musi się pośpieszyć. Wkrótce mnie tu nie będzie. To idź. Fatin, Tolga, tu Crane. Crane! Zaraz spróbuję oczyścić okolicę. Dowol im, tam jest jakiś typ od Rajsa. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Bum. W swoim naturalnym środowisku. To jest w ogóle niezbadane miejsce. Strzelają. Ale w... Nie rozstraszajmy go! Jeszcze sobie strzeli w stopę! A, racja! Skup się, Crane! Bąk! Ej, typ! Zaspamił mnie shotgunem. Bawię, za to wam, za to wam! Mamy tu coś, co cię zainspiruje! Dajesz, Tolka! 15 sekund. Dobra, tu już chyba nikogo w pobliżu nie ma. Co jest? No dobra, jest, dzięki. O matko. No co jest? Nie, taki granat rzucał. Przecież miałeś naprawić jamnika! Mam ważniejsze sprawy, tak powiesz, serwisowanie zepsutego sprzętu grającego. To... No i po ścieżce dźwiękowej. W porządku, nie czysto. Otwierać? Jesteśmy w jednym z wagonów. Nie, nie otwieraj na razie. Zapukaj trzy razy, to cię wpuścimy. Tolga, odwaliło ci. Bo w jednym jest, no, niezbadane miejsce. To do jednego lepiej nie wchodzić. Na razie się to nie odkryło. Kryjówkę braci. A jeszcze żeby był otwarty ten. Bez kłódki pewnie. Mhm. Tu nie mogę zapukać. O! Odpaliło się. A nie. Tutaj tylko światło się odpaliło. Myślałem, że to już. To ja, palanty. O, jest tutaj, chodź. O, okej. Okay. Już. Ja pierdzielę, jak on powykręcany był! Nie mogę. Ja miałem mam spóźnioną animację, to już jest otwarte. Oni się tak wygięli, dziwnie, jakby dopiero to otwierali, co nie? Co ty do jasnej cholery wyprawiacie? Tajemnica. Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Crane. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! To już? Tak. Dobra. Chyba znowu nam coś pika.
Ej, czekaj, bo tu u nich jest coś. A, tu możemy przywołać pojazd, przespać się. Idziemy spać? Żeby był ranek? Dobra, teraz jest noc. Jeszcze raz musimy iść spać. Gdzie teraz idziemy? Właśnie nie wiem, bo... Tutaj jak mam zadania... To nie mam nic tutaj od tych... bliźniaków. Nie bardziej piszczy. Ej, wiesz co, nie wiem, czy to nie będzie ten wagon. Okay. Idę. Kurde, boję się tego otwierać. Bo nie wiem, czy to nie będzie ulepszenie jednak, nie? To jest dalej jako niezbadane miejsce. Coś wziąć? No właśnie nie wiem, czy to otwierać. Przestało. Do otwarcia skrzyni jest potrzebna karta wojskowa. Aha. Ty! Kur... A nie, dobra. Jezu, się... Nie, otworzyłem ją. Poczekaj. No nie wiem, czy to... Dobra. Trudno. Nie podnoś najwyżej. Eksperymentalne zawieszenie wojskowe, tak. No. Nie wiem, nie podnosiłbym tego. Tylko, że nam znikło teraz mapy, żebyśmy pamiętali o tym. No tutaj jest pokazany posterunek wojskowy. No kurde, bylebyśmy o tym pamiętali, no. Zapiszę sobie na kartce. Na torach skrytka wojskowa. Dobra. Już. No i co ja mam z nimi zrobić teraz? Z tym Tolgą i Fatinem. Nie ma, oni się odezwą później, czy co? Dobra, to wiesz co? Zrobimy jakieś inne zadanie. O! Vanitas może zrobimy. Czyli to fabularne. Odszukaj wejście do rezydencji. Debile się nawalają z tym gigantem. Debile. Nie, ja muszę naprawić to.
to auto, bo... stworzyć plan. O, na turbo doładowanie. Poziom trzeci. O kurde, jaki daleko. No. Ja w ogóle, żebym pojechał. What? Ja mam legendarny? Okej. Co? Nie, nie wiedziałem, że mam ten legendarny, ten wojskowy, bo lepszy nie wiem, prawda? A to ja też to mam. Ja to nie chcę. Chciałbym czwórkę, bo nie wiem, ale teraz też nie chcę. A, bo jestem u granicy mapy chyba, tak? No, no. Oczywiście, że tak. Ja nie mogę. Ubolewam, że tu czasami nie ma szybkiej podróży. Naprawdę ubolewam nad tym. Ani kontroli nad autem. Dobra. Jadę. Chyba wyjadę. Kolejny wybuchający. Ty pewnie tak patrzysz na tą mapę i mówisz se kuźwa, co on robi? Ja pierdzielę, dobra, wychodzę z tego auta, naprawdę. Bonk. Bonk. Ej, ten jest jakiś zielony. Dobra, dawaj. I co jest? On tu był przed chwilą. No jest tam, przejdzie dalej. Czy ty nie bijesz? Już idę. Czyli tu trzeba jeszcze coś sprawdzić chyba. Jest tu kto? Generator mam. A, musimy szukać wejścia do rezydencji. A pisał mi, żeby ten... żeby zasilanie odpalić w tej strefie. Nie wiem, nie wiem. Dzwonek nie działa, co to za rezydencja? No, strzelałem w niego, nie działa. Mam przejść drzwi, też nie wyjdziemy. Ale znalazłem się tam. Gdzieś tu jakby do oceanu podejść. To jest taka kładka drewniana. Znaczy tak myślę. Że tu wejdziemy tędy. A jak drabina jest? Dobra. Przyczepiłem się kotwiczką. No i rzeczywiście, jest. Znajdź Attilę w rezydencji.
Maska obrzędowa tu jest. Wziąłem. O, tu notatka jeszcze jest. Pochodzenie Dzieci Słońca, część pierwsza. Tutaj jest jeszcze coś do otworzenia. To są w ogóle... Tam byliśmy. A, no, rzeczywiście. Na górę. Tu jest notatka. Jakaś na stole była. Gdzie ty jesteś? Na prawo poszłem od schodu. A? No weszłeś na schody? Jakie schody? Tu. Tu, za tobą. Chodź, co? A tutaj, dobra. To jest notatka na tym stole. Dobra. Pochodzenie Dzieci Słońca, część druga. Tu jest kolejna. Na stole. Dobra, szukaj ciała. O, tutaj są drzwi. O! Tu będziemy mieli bezpieczną strefę. O, notatka tu jest. Tutaj. Funkcja matki. Znowu maska obrzędowa. To dwie nawet w jednym pokoju. Przyszedłeś mnie. Boże, ja mnie wystraszył. Dobrze, rób swoje. Tutaj jest. Czekaj, zbierzemy notatki, kolego. Dopiero możemy z tobą rozmawiać. Boże, ile tych notatek jest. Jeszcze nie znalazłem jedną maskę tylko. A z drugiej strony łóżka? Nie ma. Może zebrałeś. No już zapomniałeś może. Dobra. Zebrałeś tą notatkę na przy komputerze? Tak, zebrałem. Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze, rób swoje. Nazywam się Kyle Crane, matka się o pana martwi, Attilo. Wysłała mnie, żebym pana odszukał i upewnił się, że wszystko w porządku. Absolutnie nie jest w porządku. Proszę jej powiedzieć, że książki nie będzie. Nie dam rady. Co ona teraz zrobi? Jestem umierającym starcem, nie Indianą Jonesem. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem, co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuje. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Czyść obszar i przywróć zasilanie. Napraw kable. Tą notatkę zebrałeś tu? Tutaj leżała na tym. Tak, tak, zebrałem. Ja
musimy stąd wyjść. Jest upośledzony, nie umie schodzić. O kuźwa, na mnie celuje. Śmieć. Tak, trzeba naprawić te kable. Co? Trzeba te kable naprawić. No. Ej, tam było coś. A, ja przeleciałem przez to. Dobra, ja to naprawię. Ej, nie mogę. Nie mogę. Co jest? Dlaczego? Matko. Matko, jaki skrętny ten zombiak jest. O, dobra, tu mam. Taśmą izolacyjną. Sklejone profesjonalnie. Baba martwa tu leżała. Zombiak się o nią potknął. Kurde, z tym generatorem nie mogłem zrobić. Ej, tutaj jest coś. Zaginiona osoba, dokumenty. LOL. Co ty robisz? Serio? Tutaj jest do zebrania, ale nie zbieraj. Kurwa. Ukraina, znalazłem trupa. To chyba jeden z waszych. Ja krew. Tracimy ludzi jednego po drugim. Dzięki za wiadomość. Dobra, trudno. Chyba wszyscy przeżyją. Z tym faktem. Matko, ten kamieniem rzuca jak wściekły. Nie, wydaje mi się, że to wcześniej jeszcze coś mogło być tutaj do podklejenia. O, tutaj jest. A, ja tu byłem, ślepy jestem. Dobra, naprawione. O! Dobra, spieprzam. Dobra, idę włączyć tutaj zasilanie. Czekaj,
Okej, idę na górę. Tu na górze jest do odpalenia. I do tej skrzynki. Co... Gdzie? Tam na początku? Tak, tak, na tym słupie. Myślałem, że spadłeś. Poszła. Nice. No i dobra, możemy wrócić do Attilii. O, temu kask zepsuł. Ale w locie dostałem plombę. Dostał mnie. A on kasku nie ma już? No, zniszczyłem. To czekaj. A nie, nie mogę użyć kotwiczki. Jakie mam stąd wyjść? What the fuck? Dobra, mam. Ale mam pomysł. Nie wiem, trzeba wypalić. A jednak nie wypali. Nie wiem, co on z betonu jest zrobiony. Tak wygląda trochę. Trochę więcej betonu zażył. Taki blady jest. Szary praktycznie. Dobra, przeszukam go. Potężny kilof. Dobra. Do Attilii. Ogólnie skończymy sobie to zadanie i będziemy kończyć. Teleportuję się, bo kuźwa. Zapomniałem, jak się wchodzi tutaj. Przywróciłem zasilanie, panie Attilo. Co teraz? No to możemy się wziąć do roboty, panie Crane. Badamy ślady przepowiedni o Bogu Słońca w zabytkach lokalnej kultury. Wygląda na to, że dla matki to sprawa życia lub śmierci. Nie mnie dochodzić czemu. Zatem mamy tu do zbadania 3 starożytne monolity. Szukamy konkretnych cech, więc musi pan obejrzeć je osobiście i dokładnie mi opisać. Skoro mam już zasilanie, będziemy w kontakcie, nawet jak pana tu nie ma. Ale proszę się pośpieszyć, panie Crane. Nie będę żył wiecznie. Zbadaj wszystkie miejsca kultu. Mhm. Niedokończona opowieść. Nie pamiętasz, o której zaczęliśmy? Nie mam pojęcia. Ale było chyba przed 15:20. No za 20 minut jest na pewno, może i nawet więcej, ale nie jestem pewny. Jak się stąd wychodzi, do cholery? Tutaj, ten nie. A. No, trochę tego jest. Tolga i Fatin też się nie odzywają. Poczekaj. Dobra, tak jak wam właśnie mówiliśmy, będziemy sobie kończyć w następnym odcinku.
albo weźmiemy się za kolejne misje, albo za niezbadane miejsca, ale wydaje mi się, że raczej misje. Jeszcze dokładniej się upewnię co do Tolgi i Fatina, czy to już była może ostatnia misja teraz, ale wątpię w to, bo tam jeszcze jakąś pokazywało. Tak więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Ze mną był oczywiście Marcel. Na razie. I widzimy się w następnym odcinku z Dying Light The Following.